pomimo to, że w Kirgistanie już 4 lata temu podpisano ustawę o prywatyzacji bodajże 10 gazet lokalnych, dotychczas ani jedna nie została sprywatyzowana. Jest to na tyle ciężki, jakiś skomplikowany proces, że dziennikarze się na to nie decydują z jednej strony, a z drugiej strony po prostu, no, co tu dużo mówić, praca w gazecie lokalnej, państwowej daje im co miesięczną pensję. Natomiast w Tadżykistanie na razie w ogóle nie ma co o tym mówić. Na pewno przez jeszcze długi czas władze i centralne, i lokalne nie będą chciały wypuścić jakby swoich rąk takiego narzędzia właśnie propagowania swojej wizji. To samo dotyczy innych mediów, nie tylko gazety, ale także i radia, i telewizji. O ile w Kirgistanie ta sytuacja jakoś jeszcze wygląda lepiej, znaczy tam funkcjonuje dość dużo telewizji lokalnych, funkcjonują niezależne radia, niezależne w sensie prywatne. Natomiast w Tadżykistanie uzyskanie koncesji na stworzenie własnej telewizji prywatnej jest praktycznie niemożliwe. Chciałam jeszcze też kilka słów powiedzieć o naszym drugim projekcie, który prowadzimy od 2 lat. Ma on bardziej taki charakter jakby pomocy rozwojowej i tak naprawdę jest to w tym sensie dla naszej organizacji dość nowa działalność. Taki projekt czysto rozwojowy. Jest on w 100% finansowany przez polski MSZ i dotyczy on jakby rehabilitacji, remontu systemu kanalizacyjnego, pomp na południu Kirgistanu, w mieście Koczkorata. I tutaj ten projekt jest dla nas dość ważny, dlatego że to jest jakby też trochę rozszerzenie naszej działalności bazy centralnej. Natomiast bardzo staramy się, żeby jednak nie ograniczać go tylko do takich działań czysto technicznych, bo uważamy, że to w żaden sposób niczym nie pomoże. Strasznie ważny dla nas jest ten element społeczny, dlatego że to jest ogromnie ważne z jednej strony, żeby lokalne społeczeństwo jakby wyczuło, miało poczucie własności i odpowiedzialności za to, co się zrobiło, dlatego że jakby nie wystarczy wyremontować pompę, nie wystarczy wybudować szkołę czy drogę, ale też trzeba to zrobić w taki sposób, żeby lokalna społeczność miała jakby poczucie własności tego, co się zrobiło. I też jeżeli chodzi o kwestie wodne, jest ważna praca ze społecznością w tym sensie, że tak naprawdę jest brak, bardzo często jest brak zupełnie podstawowej wiedzy na temat higieny wody, na temat właśnie odpowiedzialności za jakby wiedzy na temat racjonalnego korzystania z tej wody. Nie wiem, brakło na przykład tradycji płacenia za wodę. To jest jakby bardzo duży problem i staramy się jakby w miarę możliwości